Siema, tu Kretownik, a dzisiaj pokażę wam mój serwer RFSMP, który wystartuje 21 stycznia, czyli w tą sobotę o godzinie 18. Po dołączeniu na tryb respicie się na prawdziwej mapie świata, a link do naszego Discorda macie oczywiście w opisie. Mapa świata prezentuje się w ten sposób, że normalnie sobie wchodzicie na stronkę i możecie sobie obserwować graczy, tak samo widzieć koordynaty ich lub położenie jakiegoś tam klanu. Super sprawą jest fakt, że na serwerze możecie założyć swój klan oraz nazbierać wymagane ilości itemków do kupna na przykład czołgów, za pomocą których możecie sobie podbijać inne klany. I dobra, na potrzeby odcinka zaprezentuję wam może tutaj działanie czołgu. Odbieramy sobie w tym momencie, to załóżmy kit VIP, w którym mamy akurat amunicję do tego czołgu. Amunicję możecie też sobie zdobyć po prostu kupując sobie jakieś tam monety na serwerze za przedmioty oczywiście z gry i te monety sobie wymieniacie na amunicję na spawnie u villagera. Wsiadamy sobie teraz do naszego super raśnego czołgu. Oczywiście sterujemy sobie na AWDS. Strzelimy sobie teraz może tutaj do jakiegoś celu. Może do tego akurat drzewa. Pyk, proszę bardzo, trochę nie trafiłem. Może jeszcze raz. Dobra. Także jak widzicie, możecie sobie oczywiście bombardować inne po prostu osady oraz wioski, co jest mega, myślę, fajną sprawą. A żeby nie było tak trudno, że ktoś was będzie na przykład bombardował, możecie sobie założyć swoją działkę i kupujecie sobie tutaj za walutę serwerową oczywiście takie terytorium, które ma wymiarę 16x16 kratek, a te pieniądze sobie zdobywacie po prostu u villagera, którego macie na warp sklep. Także ja już zdobyłem swój banknot i wymieniamy go sobie teraz tutaj na działkę właśnie, którą sobie aktualnie założymy. Także mamy taką już działkę założoną i możemy sobie tutaj bezpiecznie już po prostu budować co chcemy, ponieważ wymiarę to 16 kratek w każdą stronę tak naprawdę. Myślę, że jest to wystarczająca ilość, żeby sobie tutaj przechowywać jakieś itemki albo zbudować bazę. Okej, otworzymy może sobie teraz skrzynki, które są na serwerze dostępne. Z każdego rodzaju może otworzę po 5 takich dostępnych skrzynek. Także otwieramy sobie teraz skrzynkę epicką. Zobaczymy, co mi to wydropi. Killow, dobra, 4-3-3 może być. Mamy klatę 4-3, okej, kolejny killow. O, wydropiłem widzowie teraz wiertło, to jest mega, myślę, też OP. No i mieczek, dobra. Także naprawdę, jak widzicie, dropik jest mega fajny. Otwieramy sobie teraz kolejną skrzynkę. Wydropiłem widzowie czołg. Jest to naprawdę jeden z najlepszych pojazdów na serwerze. Dobra, pociąg jak widzicie wydropiłem, ale go teraz postawić nie mogę. Dobra, traktor. Okej, widzowie, traktor też naprawdę myślę, że mega oddaje. Kolejny czołg wydropiłem, dobra. Wydropiłem jeszcze kolejny, widzowie, pojazd, jakim jest wiertło. Także otworzymy sobie teraz legendarne skrzynki. Netherite. Łuk, dobra. Wędka, naprawdę mega fajna. Wydropiłem widzowie netherite'ową banię, może być. No i łuk. No i co, tyle byłoby z tego odcinka. Widzimy się widzowie oczywiście na starcie. I w tym momencie na ekranie macie kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.